Cześć, witajcie w 219 odcinku podcastu Inside Baseball z Wrocławia oraz Warszawy. Z Warszawy i Wrocławia właściwie, mówię do was. Mateusz Żarkowski, Horyzont Zero Downa. I Konrad Okoński, Robot Transwestyta. A w dzisiejszym odcinku rozkminy. Woman Face, oh Jesus. Caveman Black Mirror. Ninja Mafia. Niewidome laski. A także newsy. Dobra robota. Yes. Selected by a robot overlords. Real life Death Note. Sacro Expo. Także kącik robotyczny, szybka piłka, piłka w trybuny i Aftershow. Jezus, ile mamy rzeczy w Aftershow? Mamy bardzo dużo w Aftershow, także powinniśmy... Mam wrażenie, że połowa show będzie after. Tak, zrobimy taki szybki 5-minutowy przegląd newsów, a potem będziemy afterować. Nie się spuszczać. Może ja nie mam nic pozytywnego do powiedzenia, nie wiesz tego jeszcze. Może ja tylko konsumuję, nie tworzę content. Co mi zrobisz? To jestem ja, konsumpter contentu. Jestem idealnym konsumentem. Konsument, to jest słowo, o którym myślałem. No. Zapomniałem, pomyślałbyś, że będę pamiętał, skoro jest to jakby moja klasa na karcie postaci. Klasa na karcie postaci. Tak, jestem dwuklasowcem, artystą, konsumentem. Konsument jest na 90 poziomie. To ja na przykład minimaksowałem z klasy skurwysyna i teraz wiesz, rozkrywam dodatkowe opcje. Ale wciąż ekspuję, tylko możesz dawać punkty w inne rzeczy. Mieliśmy rozkminę na Discordzie w zasadzie. Nie pamiętam dokładnie, gdzie się zaczęła, ale generalnie kojarzysz, jak w internecie kiedyś, zanim Facebook istniał, można było w internecie, wiesz, nie być samym sobą. Nie musiałeś mieć jakby swojego imienia i nazwiska w internecie, mogłeś sobie wymyślić nika i mogłeś być kimkolwiek chciałeś. Ja ciągle mam takie maile. I... Generalnie wyobraź sobie, jakbyś mógł sobie wybierać awatara w prawdziwym życiu, że możesz sobie wynająć albo kupić takiego robotycznego awatara i sobie chodzić po ulicy nawet i tak być cały dzień na przykład kimś innym, tylko że tak robotycznym. Wy kupujesz sobie takie ciało, sobie władzisz do środka głową i sobie chodzisz. Pomyśl, ilu facetów chętnie wzięłoby po prostu takie ciało laski, żeby sobie chodzić jako laska, tak jak grasz w grę komputerową i chcesz... Wiesz, grać laską, ponieważ fajnie gra się laską w grę komputerową. O ja, to by było odjechane. I wyobraź sobie, bo to nie są ludzie, którzy czują się kobietami. Gdybyś mógł dostać wszystkie przywileje bycia kobietą, ale zachować inteligencję mężczyzny. Jezus Maria. Ja myślałem, że będą były straszne rzeczy, ale ty przyszedłeś i wbiłeś mnie w podłogę. Słuchaj, wyobraź sobie, większość tych osób tak jakby, nie jest tak, że ty się czujesz kobietą, w sensie mówię może o sobie, nie jest tak, że czuję się kobietą i chcę być kobietą, ale wiesz, jakbym miał opcję chodzić parę dni w awatarze kobiety, prawdopodobnie bym to zrobił, byłoby zajebiście. Nie ma jakiegoś takiego zjawiska, że ludzie na przykład w WoWie czy coś takiego grają kobietami i udają kobiety po to, żeby dostawać przedmioty? A tak, to jest jakby osobne zjawisko chyba, bo tam po prostu oszukujesz innych ludzi, udając, że jesteś dupką. Nie? Tak. Yeah. I'm simping on the next level. Tylko wiesz, ja o tym mówię jakby znając to z trzeciej ręki. To nie jest tak, że grałem w WoWa kiedykolwiek w większą ilość czasu, albo miałem kontakt z kobietami przez internet. Większą ilość czasu. Większą ilość czasu. Więc słuchaj, w pewnym momencie masz mnóstwo kolesi, którzy po prostu chodzą jako damskie awatary i jest mnóstwo jakby takich lasek, perfekcyjnie oczywiście wyglądających i noszących stylowe ciuszki i stylowe fryzury. I w pewnym momencie kobiety zaczynają protestować, jakby nie możesz brać ich płci i robić sobie z nich niedzielnego ubranka. To jest praktycznie woman face. To ciekawe. To jakbyś nosił woman face, Mateusz. Tak, ale blackface miał zastosowanie w... On był zwykle komediowy, miał pokazywać wszystkie stereotypy w filmach. W mediach, A nie zachowywałbyś się stereotypowo, czyli... gdybyś miał robotyczne kobiece ciało? Nie, pierdziałbym. Robił, wiesz, przychodziłbym i walił takie głośne bąki. Na przykład robił wszystkie rzeczy, jakby bym sprawił, że to też jest brzmi komediowo. Była świętość.
Ej, wiesz, że jakbyś był robotyczną kobietą, to mógłbyś sobie znaleźć właściwy dźwięk bąka i po prostu puszczać go przez głośnik z dupy. Najlepszy dźwięk bąka. Tu, tu, tu! Ciekawe, poszedłeś na rozkminę w inną stronę niż ja myślałem. To jest ciekawe, nie, bo, ale gdybyś ty mógł być trochę czymkolwiek, jakimkolwiek awatarem, to jakim byś był, to byś poszedł w kobietę na przykład, bo ja nie wiem, czy nie chciałbym być psem na dziewczyny, przykład. Dziewczyny, no jestem totalnym robotransvestytą, stary. Rozkminiłem to. Ja bym chciał być to. Psem. Bycie chyba psem też furry byłoby w takim razie. Chyba jestem furry w takim razie. Ale byłbym psem. Nie takim nawet, wiesz, jakimś takim psołakiem czy coś takiego, tylko takim normalnym psem. Ludzie bym przychodził mu i łów, i wyskakiwałby mi dymek nad głową, nie wiem. Poproszę kole, nie? A czy byłbyś jakimś cool psem? No? Czy jakimś takim chujowym jamnikiem na przykład? O kurwa, jakim psem byłbym? No nie wiem. Masz jakąś taką rasę, którą chciałbyś być, gdybyś był psem? Jakbym mógł być każdym psem? Ja myślę bardziej wizualnie, bo zakładając, że jest to robotyczny pies, to prawdopodobnie wszystkie miałyby podobne stacy, nie? Myślę, że ty byłbyś Labradorem? Rapladorem. Robolador. Ale zastanawiam się... Nie wiem, nie chcę powiedzieć nic takiego obciachowego jak husky. Myślę, że fajnie by było husky być taką... obciachowym. Fajnie by było być kurwa chihuahuą, taką cool chihuahuą wyluzowaną. One zawsze wyglądają, jakby były zjarane. Chihuahuy? Czy to nie są te psy, które są małe i cały czas drą mordę? Ale, a nie są tak, że one są całe zjarane, zawsze mają tak przymrużone oczy? Mają w sumie. I widzę, tak, że są też takie chihuahuy, które wyglądają sympatycznie. Takie, które mają dłuższe włosy. To nie są te, o których myślałem, ale być może. Ja chciałbym być border collie, nosiłbym na szyi taką, wiesz, czerwoną chustę. Kurde, border collie jest fajnie zawsze wyglądają. Nie, stary, jakbym mógł być. A jak się nazywają te korgi? O. O jest być mówić korgi. Korgi. Jest to jakiś pomysł. Czat, dawajcie. Czy ktoś z was ma jakby przemyślaną tą rzecz? Czy ktoś z was myślał kiedyś o tym, jakim psem byście byli? Biorąc pod uwagę moje blond włosy i niebieskie oczy, pewnie byłbym owczarkiem niemieckim. Ale one są czarne i mają brązowe oczy. Sorry, owczarkiem aryjskim. Byłbyś albinosem, owczarkiem niemieckim. Wiesz, co jest zajebiste? Jak masz huskiego, to są jeszcze malamuty, które są jak husky. Nie, stary, jakbym mógł być kimkolwiek, czymkolwiek, to byłbym kapibarą, stary. To jest moja ulubiona... Kapibara to jest moje ulubione zwierzęcie. O Jezu, no. Jest takie chillowe dosyć. To jest to zwierzę, które jest... które chilluje z różnymi zwierzętami, nie? Z takimi słabszymi i z takimi silniejszymi. Jakby jakieś zwierzę sprzedawało zioło w świecie zwierząt, to byłaby kapibara. Ona by przychodzi i mówi, cześć krokodyl, co tam? No nic, ciężko w wodzie. A, masz tutaj. Hej, krokodyl, obczaj to i puszczasz z dupy taki jakiś dźwięk pierna. Ale tym krokodylem mógłby być ktokolwiek wtedy. Nie możesz nigdy być pewien. Nie możesz być pewien, czy nie pierdzisz na człowieka. Nawet kobieta. Tak, kobiety też mogłyby mieć awatary. A jakby tak naprawdę to był pies? O stary, byłbym krokodylem i nosiłbym kroksy. Jeśli masz psa, ale czujesz, że ten pies chce być krokodylem i kupujesz mu awatara krokodyla. Tyle nowych propozycji, żeby robić gówno burzę. Typu To jest pies zamknięty w ciele psa. Czy tak naprawdę chce być krokodylem. Wyobrażasz sobie, jak nasrane w głowie miałby taki pies, który jest innymi zwierzętami co jakiś czas? Wow. To byłaby taka międzygatunkowa schizofrenia. Ja nie wiem, czy w ogóle on zdaje sobie sprawę z tego, że jest psem. W sensie, czy pies wie, że jest psem? Na jakim poziomie pies w ogóle wie? Masz na myśli... Na jakim poziomie po prostu czuje i instynktuje? Czy pies rozumie swoją rozdzielność gatunkową pomiędzy różnymi istotami? I wie, że są psy i są Pamiętam, koty? Pamiętam, że jest taki motyw, że badali... Nie wiem, jak to się nazywa... samoświadomość.
self-consciousness, że patrzy, czy ktoś rozumie, że jest self-awareness chyba, że jest świadomy, mm-hmm. świadomy siebie, tak. Że istnieje, że on to on, patrzy, ten motyw, że... Że widzi się w lustrze i wie, że to nie jest inne zwierzę? O, jest coś, zaraz znajdę. Tak, no musieli sprawdzić, jak się za... Oj, widzę, że babun na przykład nie wie. Hamadr jest babun. From the old world monkey family. Zawsze kiedy pokażesz mu samego siebie w lustrze, to jest tak samo zaskoczony, nieważne ile razy to zrobisz. O Jezus. Delfiny i orki. A delfiny są chyba z definicji super inteligentne, nie? Wszyscy zawsze tak mówią. Jezus, bardzo niewiele ich jest. Tych, które się rozpoznają w lustrze, czy są samoświadome? Tak, tych, które się nawet nie rozpoznają, tak, rozpoznają, to jest test na to. Niektóre ryby, niektóre goryle i niektóre świnie. Nice. No nie, no nie mów mi, że świnie, nie będę mógł jeść ich potem. Są tak pyszne na to. Nawet jest robot, ale niektóre. Nic nie jest niektóre. Tak pyszne. Możesz zawsze wziąć burgera i postawić lustro przed tym burgerem i jeśli burger ciebie rozpozna, to nie możesz go jeść. Jeśli wie, czy wie, że jest pyszny. No to już nic nie smakuje tak jestem dobrze, jak inne ja. Myślące istoty. Przepraszam, Eliza, jeśli nas słyszysz. Hannibal Lecter. Widzę, że w 2012 the early steps were taken to make a robot pass the mirror test. To nie jest problem, jak wiesz, co masz. Ale jak robot? Przecież robot, programujesz go, żeby wiedział rzeczy. Nie, ale no musi rozwiedzieć, czy patrzy na siebie, czy na kogoś innego chyba. Czy na lustro, czy na coś innego. I to w 2012 jestem w stanie... Robiliśmy różne dziwne rzeczy. Ale i tak programujesz robota specjalnie po to, żeby miał taką opcję rozpoznać samego siebie w lustrze. Inaczej się nie rozpozna przecież. Nie, no jak? No musisz mu taką pętlę, tak. Która mówi, czy to coś wygląda jak ja? Tak. I jeśli tak, to porusz ręką i zobacz, czy porusza ręką w tym samym momencie. Na przykład. Tak, ale no kombinowali taki motyw. Fajny byłby motyw, gdyby na przykład musiał siebie rozpoznać, ale nie... z lustra, a z nagrania. Wow. Że musiałby pamiętać, że robił coś. Rejestrowałby swoje własne czynności jako wspomnienia i porównywałby z nimi potem rzeczy, które widzi. Na przykład, albo by miałby w ogóle model siebie, że wie jak wygląda, wiedział, że w tamtym momencie wygląda inaczej. Ciekawy bardzo problem. W ogóle i myślę, że tak mocno odjechany, jeśli chodzi o na przykład, że zwierzę nie ogarnie nagrania przecież, nie? Mm-hmm. Jakby nie ma przecież... Ciekawe, czy zwierzę ma koncepcję czasu. Że na przykład koncepcję przeszłości. Jakiś taki delfin albo jakiś goryl, nie wiem. Wie, że coś mu się przydarzyło wcześniej i że może unikać tego teraz? Szympansa. Chyba nie myślał w ten sposób jak my. Nie, ale na przykład, czy będzie pamiętał, że coś tu... Nie, no będzie pamiętał, że coś schował, nie? Tak. Coś takiego. Pamiętał, że ma... Ale nie, bo może pamiętać też, że ma coś po prostu, tylko że jest schowane gdzieś. Może nie będzie rozkminiał całymi dniami, o, jak ciężko było wykopać tę dziurę, w której schowałem kość, którą będę jadł zaraz. Tak naprawdę przeszłość jest nam potrzebna, jakby... Mamy koncepcję przeszłości tylko po to, żeby się na nią spuszczać emocjonalnie. Gdybyśmy nie mieli emocji, nie mielibyśmy potrzeby pamiętania przeszłości. To jest nostalgia generator. W ogóle albo odwrotnie, albo mamy emocje po to, żeby pamiętać przeszłość właśnie. Że nie jesteśmy w stanie zapamiętać samych faktów, pamiętamy emocje, które czuliśmy w tamtym momencie. Wow. Znaczy no, pamiętanie, rozumienie przeszłości się przydaje, jeśli chcesz analizować rzeczy i lepiej sobie radzić, nie? Także to jest to część inteligencji. No, ale robisz to, żeby zminimalizować jakieś emocje. Na przykład, nie wiem, smutek, ból. Ból jako emocja, Mateusz. Co nie pisałeś z tego doktoratu? Mateusz, psycholog.
No, ale to była moja rozkmina. Nie, ale jest dokładnie taki model, wiesz, że model emocjonalny jest potrzebny właśnie do tego, żeby agent był w stanie powiedzieć na przykład, że się nudzi i na podstawie nudy wymyśleć jakieś nowe działania, które mają wpłynąć na jakoś na stan emocjonalny. Ciekawy motyw w ogóle. No ale nie wszystkie twoje analizy przeszłości dotyczą twoich stanów emocjonalnych. Czasami chcesz pamiętać, że w różnych momentach zasadziłeś w innych miejscach, nie wiem, kukurydzę i rosła lepiej. I pamiętasz, że była pogoda taka, czy inna. I że pamiętasz, że była pyszna. I pamiętasz, że była pyszna. I pamiętasz kolejność, w jakiej wsadziłeś w różnych miejscach, więc potrafisz porównać z pogodą? Nie wiem, stary. Tak się zastanawiam, zastanawiam się, w jakim momencie, co sprawiło takiego, że ludzie przeskoczyli jakiś pułap ewolucyjny raczej, w ten sposób myślę, nie? Czyli na przykład właśnie taka mocna zdolność do emocji sprawiła, że ludzie byli w stanie bardziej szybciej się rozwinąć może, albo ten, no tutaj generalnie tak naprawdę najszybciej okazało się, najmocniejszą cechą były narzędzia i zdolność do tworzenia społeczeństw, nie? I przekazywania wiedzy dalej. Wiesz, co byłoby dobre? Zaprosić eksperta od goryli, naszych bliskich kuzynów. I on by nam powiedział, czy one mają koncepcję przeszłości i czy rozkminiają nostalgicznie, jak ja miałem lepszy banan. Pamiętam bardzo dobrze, kiedy byłem małą dziewczynką. Heavy Metal Lenny pisze, że pamiętają. A tak, bo Heavy Metal Lenny studiuje psychologię, co zdradził nam przed podcastem, potwierdzając, że jest pełnoletni i może nas słuchać. A tak, no to wiem, że są goryle, które znają język migowy, jest przynajmniej jeden. Było o nim głośno czasami w wiadomościach. No dobra, ale to, że ktoś ma sentyment do ulubionego opiekuna, może po prostu oznaczać, że ten goryl wie, że jest taki opiekun i że go lubi. To jakby nie musi mieć koncepcji przeszłości, żeby wiedzieć, że kiedyś go spotkał. Nie? Pamięta, czy ktoś da mu banana, czy wpierdol. Nie, nie, myślę, że wiemy, rozumiemy, że mają wspomnienia, tylko... Dobra, myślę raczej, nie myślę o faktach, czy wiedzą, czy nie, myślę raczej o ciągu przyczynowo-skutkowym, czyli co sprawiło, że wykształcił się umysł. To goryle podejrzewam, że mają to. Dobra. Cofając się, mamy Caveman Black Mirror. To jest rozkmina, którą gdzieś zauważyłem, że koleś mówi, wyobraźcie sobie Caveman Black, jaskiniowe odcinki Black Mirror. Mówi... Czy kamienie sprawiają, że nasze życie jest zbyt proste? Nie, wyobraź sobie odcinek Black Mirror Cavemanów, gdzie któryś z nich wymyślił koło z kamienia i pokazuje ci odcinek, gdzie ktoś jest zmiażdżony przez to koło, ponieważ ono może się toczyć i on nie pomyślał o tym, kiedy wtaczał je pod górę. I koło zmiażdżyło jego i całą jego rodzinę. I oni wszyscy, o nie, zagrożenia technologii. Teraz, kiedy mamy słowa, nikt nie będzie w stanie trzymać, nie będziemy w stanie trzymać sekretów przed sobą. Albo... nie wiem. What if fire, but too much. What if fire, but on you. Właściwie kminie, jakie są wynalazki cavemanów? Koło z kamienia. Narzędzia. Chowanie się w jaskini. Ogień. A, narzędzia, masz rację. No wiesz, masz dobre narzędzie, którym możesz rozbić głowę innego cavemana, więc robisz odcinek o tym, jak inny caveman rozbija twoją głowę. Powinniśmy zrobić pitch meeting narzędzi taki cavemanowy. Jak na zasadzie, wyobraźcie sobie jaskinię, ale na zewnątrz. Myślę, że wynaleziona jest taka szeroka kość, którą możesz wykopać dół w ziemi. I w nim coś schować. I robisz odcinek o tym, jak ktoś wykopuje dół w ziemi, ale zapomina i wpada do niego potem. Wszyscy cavemani, wiesz, mind blown. Musisz myśleć prosto do cavemani. To jeśli wilki, ale obok ciebie. O, psy, mówi Galen. Tak, co jeśli masz wilka i ten wilk cię nie gryzie i pomaga ci? Ale któregoś dnia wilk gryzie. Wilk znów gryzie. Eee.
Czekaj. Maczuga. Co jeśli nie zostawialibyśmy ludzi po wyprawie, jeśli oni odniosą rany podczas polowania, to co jeśli byśmy ich nie zostawiali, tylko ich wyleczyli? Czy będzie nieskończenie dużo ludzi? Czy ludzie nigdy nie umrą? Zakładam, że nikt wtedy nie umiera ze starości. Ej, wymyślili tekstylia i buty. Wyobraź sobie, wynajmują buty i tekstylia. Ale to prawda, nie mogłeś umrzeć ze starości, jeżeli no. Nikt się tobą nie zajmował. Tak, to fakt. Mnie zostawiali ciebie i zjadały ciebie zwierzęta, dzięki dobranoc. No, ktoś robił jakiś czas temu, rok temu czy dwa lata temu jakiś wykład o tym, że jednym z największych momentów ewolucyjnych jest kość, która jest mówiłem zrośnięta? Tym, no. To ty mówiłeś o tym. Kość udowa, tak. Że znaleźli zrośniętą kość udową i ktoś mówi, że to jest pierwszy jakby motyw cywilizacji. Tak, bo ktoś musiał się nim zająć. Co jeśli skóra tygrysa, ale na mnie? Ale to jest pozytywne, to nie jest negatywne. Tego nie musisz się obawiać. To jest tak, ale co jeśli za dużo skór tygrysa? Co jeśli masz za dużo skór tygrysa i zamieniasz się w tygrysa? Wiesz, trzeba czasem puścić wodze fantazji, pójść w science fiction. Oczywiście, że tak. Co jeśli ktoś ma inne skóry i ty chcesz mieć te skóry, ale ty go nie zabijasz, tylko wymieniasz swoje skóry tygrysa? Co jeśli wynajdujesz buty, ale ktoś robi kroksy? Buty z dziurami. Ale wtedy Turk zaatakuje, bo myśli tygrys. Ma to potencjał. O Jezus, to jest dobry fragment. Wiedziałem, że to będzie. Nie, wiesz co, Caveman Black Mirror sama w sobie to jest całkiem niezłe. To jest dobry pomysł, nie? Sztuka została wynaleziona 100 tysięcy lat temu. Co jeśli Turk, który dobrze rysuje, w pewnym momencie będzie tylko rysował i my będziemy polować za niego? Turk będzie uważał, że lepszy? Buty, agrykultura. No myślałem o tym, co jeśli morze, ale... Co jeśli jezioro, ale małe. Albo blisko ciebie. Ale to już chyba daleko, nie? Zanim irygację wymyśliliśmy, to minęło dużo czasu. Nie, to chyba chodzi tylko o uprawianie rzeczy. Co jeśli ludzie, ale czarni? Oni byli wszyscy czarni wtedy. I Włochaci. No. Chodźmy dalej. Ninja Mafia. Co jeśli ma upalenie? Super. Trzaska przyszła. No jest śliczna. Ninja Mafia, stary. Hmm? Pamiętasz, jak mieliśmy lat, nie wiem, 15? No. Mniej. I przebieraliśmy się za ninja i biegali w Ninja Mafię? Tak, ponieważ Owl z komiksu Commissioned wymyślił taką akcję, że wszyscy przebierają się za ninja i kręcą filmy o tym, jak biegają po miastach. I my nakręciliśmy taki film. Ninja Mafia, no, była. O, to były początki naszego parkouru wtedy. To były dziwne rzeczy. Nie, były ekstra. Czas. Było dobrze, Mateusz. Parkour jest, wiesz, it's a young man's game, but it's a great game. It's a great game indeed. Widzę, że jest film Ninja Mafia z 2018 i jest też film Ninja vs. Mafia. O. Wow, jakiś martial arts film z 84. Bomba. Ale... Kto nie przebierał się za ninja, kiedy idzie jako dziecko? Stary, chciałem ci powiedzieć tylko, że... Nasze marzenie z dzieciństwa się spełniło. Rok 2020 jest oficjalnym rokiem ninja. W sensie... Dla kogo? Kto tak powiedział? No wszyscy noszą maski. Aha, masz rację. Nigdy nie był lepszy moment, żeby przebierać się za ninja, ponieważ nikt nawet nie zauważy. To jest faktyczny kamuflaż teraz, Mateusz. Aha. Możesz być faktycznie lepszym zabójcą, nosząc maskę ninja.
Potrzebujemy jeszcze, stary, żeby podłoga była lawą i wtedy wszyscy będą jeszcze skakać po ścianach. I w ogóle się nie będziesz wyróżniał. Poczekajmy na globalne ocieplenie. Tak. Już teraz jakby nie chcesz się zbliżać do innych ludzi, więc możesz rzucać shurikenami, żeby zwrócić ich uwagę. Co jeśli podłoga, ale lawa? Co jeśli podłoga, ale lawa? Parkur jest teraz spacerami. To jest tytuł odcinka. Ja coś przeczułam, że Caveman Black Mirror to zostanie w pewnym momencie zostanie stałym punktem programu. Stary. Czy niewidome laski? Mhm. Czy słyszałeś kiedyś? Takie laski dla niewidomych, że trzymasz coś, tak, i możesz sobie stukać w, mhm, w rzeczy? Tak, i też takie laski, które nie widzą. No. W jaką to... stronę pociągniesz nas, Mateusz, tą rozkminą? O stary, to jest coś, co mi wrzuciła Ola. I jest to coś, co... Ja siedziałem i się śmiałem pół weekendu generalnie z tego. Kojarzysz jak... jakby na przykład w filmach, jak widzisz niewidomą kobietę, no to ona jest zwykle... no jest aktorką. Tak. To jest aktorką, która udaje niewidomą kobietę, a nie, więc jest to ładna babka zwykle, blind jest umalowana, face, jest wszystko. No jest umalowana, jest ładna i tak dalej, ale niewidome babki nie mogą sobie robić makijażu, no bo nie widzą siebie, nie? To normalne. Ja co, ty Joker ale jest? Ale druga sprawa jest taka, że... Znaczy one też nie wiedzą, po co miałyby robić makijaż, bo nie rozumieją, że ludzie potrzebują mieć namalowane coś na twarzy, żeby wyglądać. No więc kto im robi makijaż, Konrad? No one nie rozumieją konceptu makijażu, makijaż nie jest częścią ich świata. No tak, ale ktoś im robi makijaż, kto im robi makijaż? Faceci? Nie, no robią mi makijaż im matki najczęściej, które się nimi opiekują. Okej, dobra. Dlatego wszystkie niewidome kobiety ponoć... W sensie nie wszystkie, ale niewidome kobiety ponoć najczęściej mają makijaż odjechany, bo jest z poprzedniej epoki, który był cool, kiedy matki były młode. No. Czaisz ten motyw? No faktycznie, tak. Znaczy, no nie tylko, bo matki też kupują im ciuchy, więc kupują, wiesz, ciuchy z poprzedniej epoki również. Więc jeśli tak, widzisz laskę, która podobają, wygląda super oldschoolowo, możliwe, że jest niewidoma. Odjechany motyw. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na coś innego, Mateusz. Spróbuj wyobrazić sobie tłumaczenie ideę makijażu niewidomej dziewczynie, kiedy mówisz, słuchaj, musisz coś zrozumieć. W większości osób nie wystarcza to, że mogą doznawać cudu, jakim jest widzenie drugiej osoby. Nie. Widzenie jest tak zajebiste, że lubimy jeszcze podkręcić to wszystko trochę. Lubimy namalować drugą twarz na twarzy danej osoby, żeby wyglądała jeszcze lepiej. Żeby to był wizualny organ. Wyobraź sobie, że możesz mówić głosem, ale trochę lepszym. Tak. Myślisz, że niewidomy, że niewidomi na przykład, gdyby świat był cały niewidomy, to ludzie używaliby autotunerów, żeby być piękni zamiast makijażu? Mogliby używać, no albo kupowaliby lepsze mikrofony. Nie no, myślę, że w takim wiesz co, wiesz, w takim życiu na co dzień. Dotykalibyśmy sobie swoich twarzy, wiesz? Dotykalibyśmy swoich twarzy, żeby się rozpoznać, więc pewnie byśmy sobie robili takie... Albo żeby zrobić sobie dobrze. Robilibyśmy sobie takie bajeranckie rzeczy na twarzy, takie, co możesz dotknąć rękami. Byśmy, wiesz, piercingi, albo sztuczne rogi, albo... takie bardzo... No ktoś musiałby to zrobić, ale nikt by nie widział. Stary, taki makijaż, że twoja twarz... jest w dotyku jak jakiś inny materiał. Taki, wiesz, przyklejasz na klej na przykład piasek do twarzy, tak żeby była szorstka, jakiej dotykasz. Ale tylko w niektórych fragmentach. Nie wiem, czy to ja jestem pojebany, ale ty widzę, że jesteś w chuj artystą. No co, zajebiste to było. No zajebiste, to prawda, ale nie wpadłbym nigdy na to. Ja miałem w ogóle, nie wiem, czy ja mówiłem o tym na podcaście. Chyba tak, ale ostatnio rozkwiliłem, że jest przerażające, że nie znamy wszyscy języka migowego. Jeśli masz dużą część populacji, która nie słyszy i my wszyscy nie znamy języka migowego i nie możemy z nimi porozmawiać, to jest pojebane. Mówiłem o tym ostatnio?
Jak? No możesz z nimi pisać. Możesz, tak, możesz z nimi pisać, ale taka osoba jest w sklepie na przykład i nie może nawet zapytać nikogo obok, czy to są dobre płatki śniadaniowe. Co? No nie, czy bo nie uczy się czytać z ruchu warg, nie? No nie, ale ona musiałaby przekazać tobie jeszcze, że chciałaby wiedzieć, co myślisz o tych płatkach śniadaniowych. No tak, no ale to jest jej problem, nie mój. A, Galen mówi, że każdy kraj ma swój język migowy, czyli nie tylko musiałbyś znać migowy, ale jeszcze musiałbyś się uczyć osobno w każdym kraju tego języka. Kurwa, to by było zajebiste, gdybyś miał jeden język migowy wszędzie, to wtedy to byłby uniwersalny język, który mógłbyś się porozumieć wszędzie też. Szkoda, że tak nie jest. One są chyba w miarę uniwersalne, ale wiadomo, że będzie trochę różnie, nie? Jak każdy dialekty. Tak. No nic, no nic. W każdym razie miałem rozkminy z językiem migowym. Tak, miałem chwilę przerażenia, że wszyscy nie znamy migowego. Byłem oburzony nami. Czemu? No bo wydawało mi się to absurdalne, że duża część populacji nie słyszy albo nie mówi, a my nie dostosowujemy się do nich przynajmniej na tyle, żeby móc ich podstawowo zrozumieć. Dlaczego? Dlaczego miałbym to robić? Jaki mam z tego zysk? Nie wiem, czuliby się lepiej. Gdyby... Mógłbyś pogadać z taką osobą, ona ma inne spojrzenie na świat. Ale ona nie ma nic do powiedzenia. No tak, ale nie ma nic do powiedzenia. Mógłbyś powiedzieć... Bo nie mówi. To fakt. Ale mogłaby ci wiele pokazać. I don't know, man. Nie przekonuje mnie to jakby. Nie jestem w ogóle przekonany ideą równania się do kogoś tylko po to, żeby mu zrobić dobrze, bo potem masz sytuację, w której osoby, które są... Rodzi to uprzywilejowanie bardzo mocne. Masz osoby, które są niepełnosprawne, są z tego, co mówi mi Ola, która miała jakby w kontakcie parę takich jakby z organizacjami, które współpracują dokładnie z takimi osobami, no to takie osoby są bardzo roszczeniowe. Hmm. Mówi, że nie ma nic bardziej roszczeniowego niż osoby niewidome właśnie. Weź mnie za rękę, przeprowadź mnie przez ulicę. Jezu, sama przejdź przez ulicę. Przecież jest bzyczek. O Jezu, dobrze. Nie możemy obrażać osób niewidomych generalnie, bo to są te osoby, które mają szansę jakby usłyszeć podcast. Powinniśmy rozgadać. Tak myślę, że powinniśmy obrażać osoby niesłyszące. Tak, a problem jest taki, że wiesz, oni nam nie powiedzą, że jest problem, ponieważ musiałyby do nas napisać, a nie widzą, więc nie napiszą. Więc one tylko przestaną słuchać i nigdy ich nie zobaczymy więcej. One nas też nie. Ojej, ojej. Gdzieś na świecie grają najmniejsze skrzypce. Nie, jest jeden podcast, którego słucham, który ma niewidomego słuchacza. I on do nich czasem pisze, także nie wiem, jak to robi. Pewnie dyktuje maile. Nie wiem. Jednym z moich celi życiowych teraz jest po pierwsze mieć przyjaciela Karła. Po drugie. A nie masz już? Nie widziałem się dawno z nim. Ja też nie widziałem się dawno z nim. Nie wiem się zobaczyć. Chodźmy wniosy. Selected by our robot overlords. To nie jest super ciekawy news, ale ma kilka ciekawych rzeczy wewnątrz. Ktoś. Nie wiem, wytrenował sztuczną inteligencję na aktorach, żeby zapytać sztuczną inteligencję, kto byłby najlepszym kolejnym Jamesem Bondem. I podzielono to na kilka kategorii. Po pierwsze aktorzy, którzy są Anglikami, po drugie aktorzy generalnie i po trzecie aktorzy oraz aktorki. Ciężko jest powiedzieć, na czym opierali. Wydaje mi się, że pytaniem było, który z nich odniósłby największy sukces, czyli spotkałby się z najcieplejszym przyjęciem ze strony publiczności, tak jakby. Jest tu kilka zaskakujących rzeczy, ale też takich mało zaskakujących. Z Brytyjczyków najbardziej właściwym okazał się Henry Cavill, czyli Wiedźmin, a także Superman. I jak zobaczysz go w garniturze, to generalnie ciężko jest jakby kłócić się z tym. Widzisz go? Widzisz go w tym artykule? Wrzucę go do czatu też, żeby podzielić się ze wszystkimi, proszę. Także to nie jest... Jest taki mocny fanboying na Cavilla. Jest, bo on ostatnio dostał dużo punktów w publiczności za to, że zbudował własnego peceta, pamiętasz?
Tak. No, wrzucił zdjęcia, że buduje własnego peceta i wiesz, trzyma obudowę swoimi gigantycznymi rękami. Fajnie, fajnie. Ile on ma wzrostu? Fajnie. Ja nie wiem. Ja jest zawsze sprawdzam takie rzeczy, żeby, wiesz, połechtać się, że jestem większy. Porównywać się. Tak, 1,75 m. Jest okej, jest spory. Nie jest tak duży jak ja, ale... Konrad. Ale jest pewnie cięższy. Konrad, co? Dzień, w którym zobaczysz, że jaki Jasona Momoa na przykład, to będzie twoim najsmutniejszym dniem. Czekaj, on nie jest chyba duży. On jest większy od swoich ochroniarzy. Kurwa, ma 1,93 m, jest większy ode mnie. Jest chyba taki jak Radek. Jest wyższy ode mnie, tak. Znaczy wiesz, jest wyższy, szerszy, przystojniejszy i ma dłuższą brodę, więc generalnie to nie jest dobry dzień spotkać Jasona Momoę dla nikogo. Znaczy wiesz, z drugiej strony może jest super sympatyczny i zajebiście byłoby go spotkać, wiesz, zagrać w nim, nie wiem, Rocket League. Rozjebać go w rekomputerową. Konrad. Testosteron w tobie huczy. Tak, leczę swoje kompleksy poprzez wyszukiwanie wzrostu aktorów. To jest w moim świecie. Okay. Ze wszystkich rzeczy, na których mógłbym się porównać, wezmę tą, na którą nie mam żadnego wpływu. Mateusz, musisz zrozumieć, że człowiek czasem ma momenty, kiedy budzą się w nim kompleksy. I dla mnie jest zawsze jedna rzecz, której nikt mi nie zabierze, którą jest wzrost. Chyba że przyjdziesz i obetniesz mi nogi. I zawsze, kiedy będę, wiesz, w najniższym swoim punkcie życia, to zawsze będę miał 1,91 m wzrostu. To jest taka moja rzecz. Ty możesz się pocieszyć, że jesteś czysty rasowo. To prawda. Ponieważ jesteś blond z niebieskookim człowiekiem. Kurczę, gdybym tylko żył w innych czasach. Gdybym był w innych czasach, to mógłbym, nie musiałbym się martwić, że mnie zabiją na ulicy. Okej, okay, przejdźmy dalej w tym artykule. Jest kilka jeszcze dodatkowych imion. Jest Idris Elba, który jest tym czarnym, który teraz już jest chyba za stary. Jest Richard Madden, kurwa, który... On by mi bardzo się podobał. Ja tego Idrisa Elbę kojarzę z... On jest bardzo dobry. Wire. Tak, on jest świetny. Jest mega. Był taki moment, kiedy wszyscy byli pewni, że on będzie kolejnym Bondem. Nie widziałem jeszcze. Wciąż nie widziałem The Wire. Wiem, że jest to jeden z najlepszych kawałków telewizji ostatnich lat. I wszyscy tak mówią. To jest jakby uniwersalnie uznany serial przez absolutnie każdego. Nie słyszałem jednej negatywnej opinii o nim. Pierwszy sezon czy dwa były ekstra, potem już nie oglądałem trochę, ale każdy się kończy trochę. Odjechany jest ten motyw. Mega mi się podoba, jest bardzo dobry. Wow. Dobra, słuchaj. Cavill miał 92% głosów tego systemu. Drugi był Richard Armitage, który jest aktorem, który grał chyba Thorina w Hobbicie. I jak patrzę na jego zdjęcie, to... On wygląda jak ten... On wygląda bardziej jak villain. Jak się nazywa ten koleś? Hugh Jackman? On wygląda jak generalnie, tak, wygląda jak generalnie Hugh Jackman z generatora twarzy, nie? Na niektórych zdjęciach wygląda jak Hugh Jackman, jak ma zarost, wygląda trochę bardziej villainowo jak dla mnie. Wygląda jak Hugh Jackman, no, z ten. Wygląda jak... Mamy też coś takiego z Olą, że na przykład Ola oglądamy co tam Fargo było, nie? I mówi, jest taki koleś specyficzny w tym Fargo drugim. Ale mówi, no on wygląda jak ten, czekaj, zaraz ci pokażę. Jesse Plemons się nazywa, koleś. Jesse Plemons? Tak. O Jezu, ten koleś, co z nim? To jest gruby Matt Damon. Jezus, ile rodzajów grubości ten koleś przeżył w życiu? Mam wrażenie, że on jest absolutnie w każdym miejscu na skali na tych zdjęciach. Jest super chudy, ma super wąską twarz, wklejam ją teraz. Albo jest super gruby, znaczy gruby, jest super szeroki i jego twarz wygląda zupełnie inaczej. Czekaj, patrz. Tak. Jest jakbyś go rozciągnął w poziomie.
zdjęcie jest. Nie jest rozciągnięte. Tak. Ja go nie rozciągnąłem. Dobra, czekaj, bo nie chcę na tym artykule siedzieć cały dzień. Jeśli rozszerzyli to do wszystkich aktorów, w sensie, wiesz, nie tylko Brytyjczyków, to wygrał, wyobraź sobie, Karl Urban. Wklejam go teraz do czatu. To jest koleś, który grał sędziego Dredda ostatniego, który grał Mandaloriana, który grał w Władcy Pierścieni. On grał też w Boys. W The Boys, tak. On właśnie w The Boys jest wymieniony. Dobry serial. Tylko czy on wygląda na Bonda? On jest trochę, ma trochę za mało ogłady. Wyszedł drugi sezon? No nie co wiem. Ty gadasz? Ale będę oglądał. Dalej był Chris Evans i Will Smith, nie mam pojęcia dlaczego. Ten Boys ma jeden z lepszych elevator pitchów, nie? W ogóle. To, że to są kolesie, którzy zabijają superbohaterów? Którzy są poza kontrolą? Tak, ale zaczyna się jakby to... Nie, pitch jest tego, że koleś całuje się ze swoją dziewczyną i wbiega w nią Flash Type superhero i przebiega przez nią po prostu. I koleś stwierdza, że będzie zemści się na superbohaterach właściwie. Kurwa, słyszałem słabe, średnie rzeczy o komiksie i słyszałem, że jest bardzo, bardzo dobry serial właśnie zrobiony z niego. Jest ekstra. Naprawdę, jeżeli miałbyś coś zobaczyć, to polecam, jest odjechany. Kreacje tych postaci są niesamowite, superbohaterzy są ekstra, no i generalnie ten Homelander, czyli ich Kapitan Ameryka, jest ekstra po prostu. Mhm. Ja sobie muszę zobaczyć ten serial kiedyś. Zobaczę go kiedyś do pracy albo coś. Mega. I ostatnia rzecz, kiedy pozwolili, dopuścili kobiety do tej listy, to na pierwszym miejscu w ogóle wszystkiego, w sensie miała 97%, była Gina Carano. To jest ta aktorka, która jest super przypakowana. Grała w Mandalorianie, grała w Deadpoolu, taką laskę. Nie? Wiesz co, może była zapaśniczką? Jest. Ona, tak, mi się wydaje, że to jest zapaśniczka albo MMA. Babeczka. Kiedy gadałem z ludźmi takimi, wiesz, normalnymi z ulicy, oni zwykle mówią, że ona wygląda bardzo męsko i zwykle gra takie postacie. Jest, ona ma, ona, no bo ona jest tym... MMA. Zapaśniczką właśnie. No. Tak, ale tak jest fajna, ja bardzo lubię ją w tych rolach, które gra, ale zawsze widzę ją, ona jest trochę typecast, że zawsze gra takie role właśnie bardzo twardych dup. Na drugim miejscu kobiet znajdowała się laska, która grała w Battlestar Galactica. W ogóle Starbuck. Nie wiem, kto to jest. Próbuję ci znaleźć dobre zdjęcie jej. Widzę, ale w ogóle nie wiem, kto to jest. A grałeś, widziałeś Battlestar Galactica chociaż nie, trochę? Nie, w ogóle właśnie. Widziałem może pół odcinka. Ona jest bardzo sympatyczna. Zobaczyłem ile sezonów i stwierdziłem, że to jest wiesz... Nie na moje życie. Ja widziałem jeden sezon chyba. Ona jest też taką laską raczej, wiesz, bardziej wysportowaną, przypakowaną. Masz jakiś swój typ? Na Bonda generalnie? No. Czy na kobiecego Bonda? Czy męskiego? Na oba. Wiesz co, nie wiem, Idris Elba bardzo do mnie przemawiał i czarny Bond byłby spoko. Wydawało mi się, że troszeczkę kładą podwaliny pod kobiecego Bonda przez to, że wprowadzili tą agentkę 00 chyba 6, tą z którą on współpracował, ale ona w sumie ma już swój numer, także może bez sensu. Nie wiem trochę po co miałby być kobiecy Bond, to by się nie sprzedało w ogóle. To nie ma sensu, bo to dziwnie robi z marką. Lepiej zrobić osobną serię o agentce, która nie jest Bondem. Ale tak wiesz kto? Charlize Theron, tylko ona już była Bondem. Ona grała w Atomic Blonde. Widziałeś ten film? Nie. Jest na pewno wartościowy. Jeśli masz ochotę na taki film szpiegowski z dupą w roli głównej, w sensie z panią, przepraszam, to możesz na pewno znaleźć gorsze filmy niż ten. To nie ma najlepszych ocen. Podoba mi się, możesz znaleźć gorsze filmy. W sensie są gorsze filmy, jeśli o to chodzi. Jest całkiem niezły i ma naprawdę fenomenalne sceny walki, które są bardzo długie, wiesz, bardzo dużo kaskaderki w wykonaniu aktorów. Jest ciekawy ten film. Ale czy go widziałem więcej niż raz? Nie. Czy pamiętam dokładnie, o czym był? Też nie. Ale nie odradziłbym ci go. Dole Konrad, mistrz komplementów. No tak, ale tyle. A ty co, ty masz jakieś typy? Nie, no jak mi powiedziałeś tego Idrisa Elby, to widzę to po prostu. No, nie, to właśnie...
dużo osób widzi, jest, byłby dobry. Jolly jest ciekawym wyborem, bo jest ta... po tym pani Smith, ale nie wiem, czy ona nie jest już trochę... Nie, ona jest zbyt wiekowa chyba. Znaczy, no... Trochę has been, tak mi się wydaje. Jeżeli miałbym tak wybierać, odseparowując trochę od swoich osobistych jakichś tam animozji, to nie wiem, czy ta Jada Smith nie byłaby. Nie widzę też jej. Jada Smith... Na pewno to jest... musi to być ktoś, kto ma trochę lat, nie? Bo on musi być doświadczoną osobą z klasą. Jada Smith. Kto to jest? Jest? Aha, żona Willa Smitha po prostu. Ona grała Niobe w Matrixie po prostu. O, tak? Nice. Tak, bardzo dawno, no. Dobra robota, Will Smith. Nie dziwnego, że miał takie końca, ładne nie. dzieci. Nie do końca, nie do... ostatnio nie do końca, nie? Generalnie była jakaś tam odjechana akcja ostatnio. Tak? O. Z nią, no, czy z nim? Nie chcę czy... o tym mówić. Tak, nie chcę o tym mówić. Okej, okay, to nie mówię. Nie ma sensu. Nie chcę, nie ma sensu. Zachowajmy ją w dobrej pamięci, myśląc o niej jako o potencjalnym bandzie. Tak, ale myślę, że ona mi tak jakoś, ona mi tak wizualnie pasuje. Mhm. Nie wiem. Ale. Ja uważam, że to nie byłoby dobre dla marki Bonda robić kobiecego Bonda. Zrobić drugą serię o innym agencie, który jest kobietą, jasne, zarąbiście. Ale nie. Nie bierzesz... Znaczy, pytanie jest, czy ludzie w ogóle by chcieli. Mi się wydaje, że nie, po prostu, że nie ma potrzeby rynkowej na to, żeby robić. Znaczy, poszlibyśmy na ten film pewnie do kina, ale... Nie. Ale to nie jest... Nie, ja nie poszedłem na, to nie jest poszedłem na jakieś Ghostbustersy, czy na jakieś Oceansy. No żałuję nie. Żałuję trochę, bo Oceans była moją ulubioną serią. A widziałeś w ogóle ten film Oceans z kobietami? O, nie właśnie. Bo zobacz sobie nie, go. Nie, ponieważ po co? Zobacz go. Bo... A po co? Bo on na pewno jest lepszy niż Ghostbusters z kobietami, jest jakby wzięty dużo poważniej i widać, że starali się napisać taki scenariusz, który jest w stylu Oceans, czyli wiesz, zaskakuje ciebie jako widza, postacie, które nie wiedzą, nie znają części planu, jest dużo takich rzeczy jak w pierwszej części, ale też ma trochę swojego własnego charakteru. Największy minus to jest to, że film się strasznie wstydzi, że Sandra Bullock jakby jest już starszą kobietą i bardzo mocno starają się nałożyć na nią makijaż, żeby to ukryć. I to widać. To jest jakby najbardziej bolesna część filmu. Tak po prostu pokaż mi jej twarz, jest piękna tak czy owak, to Sandra Bullock do cholery. Nie wiem. Nie wiem, stary. W każdym razie uważam, że jest fajny. Ja się bawiłem bardzo dobrze na nim. Aha, i czy tam się nie pojawia przez chwilę nawet dany Ocean? Chyba tak, ale jako cameo bardziej. I można to łatwo zaakceptować jako część kanonu. No nic. No nic. koniec tego tematu chyba. Nic tam więcej ciekawego chyba nie widziałem. Real tak, Life Death Note. W Ameryce, w jednej ze szkół, uczniowie i rodzice zaalarmowali policję, że jeden z uczniów zrobił sobie zeszyt Death Note. Pamiętasz anime? Albo film z Netflixa? Anime o kolesiu, który znajduje notatnik śmierci i odkrywa, że cokolwiek tam, jakiekolwiek imię i nazwisko tam wpiszesz, to ta osoba umiera? W sposób, jaki opiszesz? Tak, tak. Ciekawe, bo to był jedno z niewiele, z takich niewiele animnowych, które widziałem. On jest bardzo dobry. Ze względu na to, że on się kończy. Jak dla mnie to jest najważniejszy element tego, czy coś się kończy. No, to jest jakby znaleźli u niego tą mangę i znaleźli u niego wykonany własnoręcznie taki Death Note, w którym wpisywał imiona innych uczniów. I policja wzięła to bardzo, bardzo poważnie. Tutaj ja nie mam artykułu o tym, mam tylko jakby no fragment wiesz, reportażu. No, nie ale... mogą nie wziąć poważnie, bo potem szkoły są postrzelone, nie? Tak, no... Tak, w sensie jest z jednej strony śmieszne, że ktoś wziął poważnie komiks i wiesz, zainterweniował, ale z drugiej strony ta interwencja wydaje się być spoko, bo żadne zarzuty nie zostaną mu postawione, tylko jakby pogadają z nim trochę. Co jest chyba słuszne, bo... Ale ciekawe jest, ciekawe robią ten. Niepotrzebnie wydaje mi się, że nagłaśniają to. No. Dla tego kolesia. Trochę niepotrzebnie. Ale, znaczy nie, bo w sensie oni to nie trochę zamienili... To za bardzo, nie? I co, wzięli...
Wzięli, zamienili to w co? Zamienili to pod koniec w taki PSA trochę dla rodziców, jakich rzeczy, na jakie rzeczy powinieneś uważać, jeśli twoje dziecko zachowuje się inaczej, na co zwrócić uwagę, jeśli dziecko więcej je, albo mniej je, albo zmienia, wiesz, cykl snu, że coś może się dziać z tym dzieckiem, jest wywiad z psychologiem na koniec. Także może pozytywnie, ale... Nie wiem, to trochę jest na zasadzie, no na serio, ty mówisz rodzicom trochę, jak mają uważać, ale... No... Nie wiem, szkoła też jest, która to widzi, nie? I na zasadzie, ktoś tutaj w komentarzach pisze, nie? Studenci, nie? Gets bullied into suicide. Szkoła. Dziecko, nieś death note. Nieś książkę, gdzie zapisujesz ludzi, którzy ci wkurwiają. Tu policja będzie miała mi swoje do powiedzenia. To dziecko chciało zabić innych. Ale to, co przemawiało chyba na jego korzyść, to policja stwierdziła, że on nie wpisywał, bo w Death Note mogłeś sprecyzować, w jaki sposób dana osoba umrze. A on tego nie wpisywał, co znaczy, że nie miał jakby... Oni tego to wzięli jako znak, że on nie planował niczego przeciwko innym osobom. Tylko właśnie robił sobie taką listę, nie? A, no właśnie, ale możesz też zrobić, wiesz, hałas wokół tego, co dzieci czytają i powiedzieć, że to nie jest odpowiednie dla dzieci. Zabierz swoim dzieciom japońskie komiksy. Zabierz im Mateusz. Nic dobrego z tego nie wyjdzie. No generalnie jest... są dwa osoby na uciekanie jak to powiedzieć, przed emotional distress i radzenie sobie z czymś takim i są... to jest, jak to się nazywa? Depresja lub agresja? Nie, coś tam schizo i ten, ja zawsze zapominam o tym. W każdym razie jedno to jest wyparcie tego, co się dzieje, a drugie to jest ucieczka w świat, a druga to jest ucieczka w świat fikcji. Mhm. Hej, wszyscy tu jesteśmy razem teraz. Chcesz powiedzieć, że jeżeli cię męczą w szkole, to możesz to wypierać zamiast czytać fantastykę? Ja. Yeah. O. Albo w domu. Nie dyskryminujmy osób męczonych w domu. Och, jak to się nazywa? Ja tak bardzo chciałbym wiedzieć. What are coping mechanisms? Having a child, getting married. Jest, może to są... Konrad, czy wszystko w porządku? Może to są reakcje endotermiczne, endostresowe i egzostresowe. I'm just coping with life, man. Psychological trauma. Nie możesz grać w gry w komputerowe i krytykować innych za ich coping mechanizmy. W sensie możesz, nikt cię za to nie zabije, chyba że... Zadziała mój Death Note. Czy mogę jeszcze dodać, że ten Death Note, który ten dzieciak zrobił, jest naprawdę zajebisty. On go tak obkleił taśmami w taki sposób, że wygląda super autentycznie. Mam respekt dla niego. Jezus. Masz ten motyw, jak wiedziałeś, jak ktoś się nazywa, ale nie możesz tego znaleźć? Tak, podobno najlepszym sposobem, jeśli myślisz o tym, nie możesz sobie przypomnieć, jest pomyśleć o czymś innym, i wtedy tamto ci samo wpada nagle. Możemy zrobić kolejny temat. Bo zapominasz. Tak. Patrz, zróbmy następny temat, ostatni temat przed kącikiem robotycznym i zapytam cię wtedy, czy Mateusz sobie przypomniał schizo coś tam. Ale musisz faktycznie zacząć myśleć o czymś innym. Ja na przykład myślę o tym, nie, że zacznę być chłodny. Ja próbuję szukać, ale nie mogę znaleźć. Znalazłem to na... Patrz, mamy przecież psychologa na sali, który gra jednocześnie w LOLa, więc prawdopodobnie ja mnie odpiszę. To jest dobry pomysł. Ej, jak będzie, jeżeli to jest student, więc ten, ale jeśli będzie mógł mi powiedzieć, jak to się nazywa, to będę super wdzięczny. Heavy Mental Lenny, jeśli skończysz turę LOLa, czy możesz napisać nam, jak nazywają się sposoby... Tylko nie, niezapowiedziane kolokwium. To nie jest kolokwium, to jest bardziej... Kokwium. Ej, jak nie wiesz, to nie wiesz. Tak. Nikt nie będzie o tobie myślał mniej. Tak, nas. Wymyśliłeś sobie ksywkę w ogóle, możesz ją zmienić, nawet nie będziemy wiedzieli, że to ty za tydzień. Ej,
Powiem ci, co się dzieje w Kielcach, Mateusz, teraz. Znaczy za chwilę, za 23 dni i 19 godzin. Czy słyszałeś, że istnieje coś takiego jak Sacro Expo? Co to jest? Sacro Expo czyli to... wszystkie... I'm glad you asked. Międzynarodowa wystawa budownictwa i wyposażenia kościołów, sztuki sakralnej i dewocjonaliów. Generalnie wszystko, co chcesz wiedzieć, pokażę ci jeden obrazek, powie ci jeden obrazek, który wkleję ci zaraz. Kurwa, jeśli ta strona pozwoli mi go skopiować. Tak. Spójrz do czatu. To ci powie wszystko. Koleś... O kurde. Koleś wystawca pokazujący złoconą Biblię proboszczowi. To jest mniej więcej... I proboszcz ma w ręku jakieś zajebiste pieniądze. Zajebiste. Generalnie, jeśli robisz nowy kościół, to nie jest tak, że Watykan przysyła ci wyposażenie kościoła i ikony, i obrazy, i twoją Biblię, którą masz mieć na ołtarzu. Tylko jedziesz na expo i przeglądasz różnych dostawców i możesz sobie wybrać, że chcesz ołtarz od tego kolesia i zamawiasz tabernakulum od tamtego. I zakładam, że możesz, że nie musisz chyba mieć święconej fabryki, żeby robić takie rzeczy, że sobie sam poświęcisz później, nie? Jest! Co? Chyba znalazłem to. Ale dobra. Ale nieważne. Słuchaj, możesz sobie kupić rzeźby, możesz kupić figurki świętych, szopki bożonarodzeniowe, możesz nawet wygrać, wśród uczestników losowane są też pielgrzymki. Możesz wygrać pielgrzymkę. Mi się to podoba, stary, bo to jest takie sacrum profanum jakby w jednym miejscu. Masz biznes i kościół na jednej sali wystawowej. Ale to, co ich łączy, to pieniądz. To nie jest tak, że biznes, kościół to biznes? No, wiesz, tak patrząc sarkastycznie, tak. Patrząc realistycznie, może też. Ale patrząc tak, wiesz, kościelnie, to nie. No. Jeśli jesteś wierzący, to nie, to wiesz, pieniądz jest tylko drogą do celu. Drogą do raju. Brzmi to jak dosłownie. A jak ja bym chciał sprzedawać odpusty i tak sprzedawałbym takie kupony na grzech z obrazkami. Jest to fajne, będzie w Kielcach, także jeśli ktoś jest na miejscu, chciałby tam się przejść i zrobić zdjęcia, nie wiem, czy będzie płatny wstęp czy coś, czy musisz być, wiesz, księdzem albo wystawcą? Prawdopodobnie tak. No ale nic, wiesz już, że coś takiego istnieje. Czy przypomniałeś sobie schizo coś tam? Nie, zostawmy okay. To. Dobra, w takim razie idziemy tu. Wiem, że schizoid to było jedno, a drugie to było coś innego. Kurwa, nie pamiętam. Dawaj dalej. To było... Kącik robotyczny. Dobra robota. W Japonii są sklepy spożywcze takie, wiesz, lokalne, jak Żabka, tego typu. 7-Eleven, Lawson, Family Mart, które mają problem ze znalezieniem pracowników. I zwłaszcza takich pracowników, którzy, wiesz, którzy zostają na dłużej. Więc ktoś wymyślił, że można wykorzystać roboty do tego, ale nie roboty w takim znaczeniu, jak ty znasz roboty, które są autonomiczne, tylko roboty, które są kontrolowane przez osobę w okularach VR, która siedzi w innym miejscu i zdalnie kontroluje tego robota, żeby na przykład ustawiać rzeczy na półkach. I wiesz, wynosić towar. Widziałem ten motyw, ciekawe. Przez chwilę, jak pomyślisz o tym na początku, wydaje się to debilne, bo jest to dużo wyższy koszt niż faktyczne zapłacenie ludziom więcej, ale musisz zrozumieć, że ten robot byłby w kilku różnych sklepach, że w każdym sklepie byłby robot i byłaby tylko jedna osoba, która obsługuje wszystkie te roboty i przełącza się tylko na inne roboty, żeby wykonać robotę w każdym z tych sklepów. Więc jest jakby jeden pracownik, który nie musi dojeżdżać do sklepu, tylko robi to, wiesz, z jednego biura. I w tym momencie testują ten robot w jednym miejscu, ale chcieliby mieć go w 20 lokacjach do roku 2022. Jest to fajne, bo jest to jakby taka aktywna próba wykorzystania robotów w życiu codziennym. Chyba pozytywne, nie? Z punktu widzenia twórców robotów generalnie.
Co myślisz? Ten robot wygląda... Powiem ci co, Monika w ogóle o tym powiedziała, bo to też ciekawe. Nie wygląda najlepiej ten robot. Znaczy, nie wygląda przyjaźnie, nie wygląda zajebiście cool. Jest to taki robot, który mógłby się ścigać z innymi robotami, nie? Albo walczyć. Trochę jak tak, jak widzę tą maskę, to ona wygląda, w ogóle z daleka wygląda bardzo niebezpiecznie. Tak, wygląda strasznie przerażająco. Jak nie widać tego ryjka z bliska. On ma stylizowane jakiegoś fenka czy coś takiego, nie? Ale... No to dlaczego jest kurwa matte black? To prawda, że... To nie jest przyjazny kolor. Byłoby... Tak, lepiej by byłoby... Lepiej byłby biały, nie? Ale wiesz co, może Japonia, która ma kult robotów, faktycznie może mieć takiego robota, który jest cool? Że to będzie dobrze postrzegane? Bo wygląda jak Gundam albo coś? Why does it look like Grandpa in Tekken? Grandpa in Tekken. Wiesz co powiedziała Monika? Monika powiedziała, że to jest przerażające, bo ten koleś może zrobić co chce w tym robocie, może komuś zrobić krzywdę, ponieważ on nie jest tam na miejscu, on jest jakby, wiesz, wiele, wiele, wiele metrów stamtąd i może zrobić co chce, może podnosić laskom sukienki, złapać kogoś za nogę i ona by się bała takiego robota, bo ktoś go kontroluje skądinąd. Tak, to prawda, że ktoś może też go zhakować, nie? Jeżeli się nad tym zastanowisz. Tak, a ten robot na pewno, znaczy powinien być chyba silny, no bo on musi podnieść, zakładam, zgrzewkę napojów na przykład. Mhm. To jest siła, która wystarczy, żeby złamać komuś palec. Ja o tym nawet nie pomyślałem. Ponieważ jestem zanurzony w patriarchacie. I zawsze zakładam, że jestem silniejszy niż robot. A to w ogóle odjechany motyw, nie? Ja pamiętam, że ktoś kiedyś mi powiedział, jak wygląda życie z punktu widzenia kobiet, na zasadzie, że idziesz na randkę z czymś, co w każdej chwili może cię, nie wiem, zabić, nie? Tak, w teorii. To chyba było jakiegoś komika stand-up, nie? Tak, chyba Louis C.K. o tym mówił, chyba tak. Nie jestem pewien, ale generalnie jest to trochę mind-boggling, jak sobie zdasz sprawę z tego, że praktycznie no, w każdej chwili jesteś... Ola kiwa głową i mówi, co wypierdolicie. Nie, to jest tak, jakbyś miał wyprowadzać ludziom psy i każdy z nich jest niedźwiedziem. Trochę tak, jakbyś wyprowadzał słonie, nie? Wielkie, czy coś takiego, które mogą cię zmiażdżyć, ale no, prawda jest, wiesz, no, prawda jest taka, że jak idąc krok dalej, to moim największym takim mindfuckiem było zdanie sobie sprawy, że jeżeli ktoś chce cię zabić, to nic mu nie stoi na przeszkodzie. Może mieć nóż. Noże są praktycznie za darmo, Mateusz. No o tym mówię właśnie, że jeżeli ktoś chce ci zrobić krzywdę, czy coś takiego, czy cię zabić, czy cokolwiek, to trochę możesz tylko reagować po fakcie. Nie możesz przed. Tak. Jesteśmy omamieni mitem cywilizacji i społeczeństwa. Tak, mitem bezpieczeństwa na pewno, no. Kiedyś, to jest ciekawe. Kiedyś bardzo. Człowiek przynajmniej wiedział, że pójdzie do piekła, jeśli zrobi coś złego. Ale powiedzieliśmy, nie chcemy Boga w naszym życiu. Nie. Ja muszę dawać na tacę? Co za zdzierstwo. Nie no, kiedyś wiadomo, że mogłeś zabić kogoś, ale potem się wyspowiadać i wszystko było jasne. No tak, a musiałeś zapłacić za odpust, nie każdy miał takie pieniądze. Nie, wystarczy, że bardzo mocno, była moja wina, wielka wina. Jak dużo zdrowasiek musisz odmówić, jeśli kogoś zabijesz, Mateusz? Byłoby zajebiste, gdybyś mógł wynajmować ludzi, żeby spowiadali się za ciebie. Czy są diminished returns? Żeby oni czuli się winni za ciebie. To byłoby niezłe, delegujesz. Znaczy, no. Mhm. Czy są diminished returns, czyli jeżeli zabijesz kogoś drugi raz, to dostajesz więcej zdrowasiek, bo najwyraźniej nie nauczyłeś się niczego za pierwszym mniej. Razem? Mniej. Mniej? Mniej, powiedziałeś diminished returns. Nie no, w sensie, że twoje zdrowaśki są mniej warte, im więcej ich wydajesz na swoje grzechy. No, w społeczeństwie tak, w kościele... Może nie, może dla Boga wszystkie grzechy są równe. Zamawiasz dwie zdrowaśki za kłamstwo, dwie zdrowaśki za morderstwo.
Ważne, żebyś żałował. jak powiedziałeś to zdanie, to tak to w mojej głowie poszło. Może dla szafy wszystkie te grzechy są równe, na zasadzie. Może dla tego bytu, którego nie ma, wszystkie te grzechy są równe. O Jezu, dobra, chodźmy w szybką piłkę, bo mamy dzisiaj dużo, dużo aftershow jeszcze do omówienia. Yes. Szybka piłka. Ksiądz maratończyk dogonił i schwytał na gorącym uczynku złodziei kościelnej skarbony w kamionkach. Bardzo słabi biegacze, bardzo słabi złodzieje, skomentował. Nie wiedzą, że ksiądz nie robi nic, tylko codziennie jest jak ksiądz Mateusz, codziennie rano wstaje przed mszą, napierdala na rowerze 20 km, potem robi jeszcze pół maratonu z powrotem. To jest taki alfa ksiądz, stary. Tak, dokładnie. On... I beta złodzieje. Wyobrażam sobie go jakiego JoJo księdza. Takiego narysowanego w tym filmie. You are approaching my skarbona? Omyła Shinderu. Noni? Co dzieje? Noni? O Jezus. O ja pierdolę, to byłaby tak dobra scena w JoJo. Dorian, czy ty nas słuchasz? Chcieli ukraść skarbonem z kościoła, ksiądz okazał się szybszy. Tak. I podpis jest. Tytuł sugeruje, że to ksiądz był szybszy i to on buchnął skarbonem. Tak. No tak, zapomniałem o tym, no przecież. Ksiądz był szybszy, ksiądz podpierdolił skarbonę już dzień wcześniej, była pusta. O. Yes, o, dobrze. Czytaj drugie. Zapalony gracz w Crash Bandicoota został zastrzelony przez policję w Phoenix w trakcie interwencji z powodu zakłócania ciszy nocnej. Otworzył drzwi z bronią w ręku. No. Nie jest to najmądrzejsza rzecz. Był biały. To nie jest... Nie wiem, co tu ma Crash Bandicoot, ale rozumiem, że... To znaczy, bo on... Ja znam tą historię w ogóle. Znasz? Tego Ryana Whittakera. No kojarzę. A to jest jakaś znana historia? On tak. Robił na czosy tak. I grał z dziewczyną w Crasha, dlatego Crash jest w nosie. Ja kojarzę ten motyw. To jest jakiś czas temu, tak, to był ten motyw zaraz po Floydzie. Może, no. W Ameryce zastrzeli białego, no i trochę nikogo to nie obeszło. No, nas obchodzi, właśnie o tym mówimy, ponieważ grał w Crasha Bandicoota. Bandicoot czy Bandicoot? Crash Bandicoot, nie wiem, no tak mówią Amerykanie, więc ja tak faktycznie. Też mówię. Faktycznie. Crash Bandicoot. Zawsze mówiłem Bandicoot. Bandicant. No bo mówisz tak, jak mówiłeś do dziecka, ja mówię też Unreal na tą grę, wiesz, gdzie grasz w turnament. Tomb Raider. Jeśli coś jest Unreal, to jest Unreal, ale jeśli grasz w grę, to grasz w Unreala. Za własna, Mateusz. Unreal. Crash Bandicoot. Zabijane są te takie. Niektóre rzeczy sięgają głębiej niż poprawność językowa. Aha, ja dalej czytam. Mężczyzna ubiegający się o pracę w pizzerii w Pensylwanii zmienił zdanie i obrabował pracowników grożąc im nożem i zabierając słoik z napiwkami. Zostawił niestety swoje dane w kwestionariuszu o pracę i torbę z dokumentami oraz, rzecz jasna, przyborami do konsumpcji narkotyków. Widziałem też niedawno newsa o tym, jak koleś obrabował sklep. Z policjantem, który stał tuż za nim. Najpierw go minął w przejściu. Potem próbował obrabować sklep. Koleś, kasjer zaczął pakować rzeczy. Wiesz, pieniądze do torby, śmiejąc się. Jak tylko on się odwrócił, to policjant złapał go za rękę, wyprowadził ze sklepu i aresztował. O nie. Śmiał się z niego. Może widział tego policjanta, ale pomyślał, o nie, już jestem za głęboko. Ten policjant mówi, że nie wierzył. Że myślał, że to jest żart, nie? Gdzie są kurwa kamery? Fajnie by było, gdyby mu się udało to całe przestępstwo. Wszyscy byliby tak pod wrażeniem, nie? We were just speechless, że I couldn't move. I was frozen in the spot. This man's sheer audacity. Idealnie. A tutaj ostatnie. Massachusetts. Matka i syn oskarżeni o kazirodztwo. Przyłapani w łóżku przez żonę syna. Zapytany o powód mężczyzna odparł. Nie wiem, zdarzyło się po prostu. Just happened, man. Just happened. As you do.
Wiesz jak to jest, jak mieszkasz z matką i zbliżacie się do siebie i w pewnym momencie lądujecie razem w łóżku? You know how it is, right? A potem wchodzi twoja żona. Nie wiedziałem, że to jest zabronione. Kazirodztwo jest karane... Tak, więzieniem. They have been both charged with felony incest. Możesz pójść do więzienia za to. Odjechane. To jest prawdziwy Romeo i Julia dzisiejszych czasów. To jest prawdziwy Romeo i Julia. Ale on chce wrócić do jej łona. Wow. With his dick. Repeatedly. Until completion. Jaka to jest? 5 years. A nie 20? Pisał 20, jeśli zostaną skazani. Possibility of 20. Miejscach. Massachusetts. Jest karane, ponieważ to jest ochrona dzieci chyba. Żebyś przypadkiem nie spodziewał dziecka, które jest chore. To ze wszystkich stanów ten jest jednym z bardziej poważniejszych. No, to nie Alabama, stary. Zresetuj się szybko, żebyś nie był robotem. Bip, bup, jestem Mateusz. Witaj z powrotem. Jestem. Hej. Jestem nie robotem. Czujesz... No? No mam wrażenie, że jak widzę, tak teraz mam taką listę Legality of Incest in the United States na Wikipedii i patrzę, jakie są grzywny i no. Te, to... Jest bardzo niewiele stanów, gdzie mogliby, jakby wystarczyłoby, że pojechali jakby gdzie indziej trochę. I był spokój. Albo przynajmniej trochę mniejsza kara. Ale gdyby najgorzej by było, gdyby trafili do Wisconsin. Czemu? Jak jest tam? Do 40 lat. Do 40 lat! Bo to jest też zdefiniowane, zależy pewnie od stopnia pokrewieństwa. Ciekawe, czy jest tyle bardziej nielegalne. Ja bym nie powiedział, że to jest karalne. Legalne w Argentynie i w Belgii. Ja bym nie powiedział, że to jest karalne w ogóle. Jest. Wow. No bo nie chcesz mieć chorych dzieci, nie? Także jest to nielegalne z tego względu. Tak, ale... No nie chcesz. Tak jak, nie wiem, to nie jest... To trochę... Tak, nie chcesz też... odcinać sobie ręki, nie? Nie chcesz też żyć bez ręki, ale nie musisz mówić, odcinanie sobie ręki jest karalne. No ale może niektórzy nie mają tego poczucia od dziecka, że to niewłaściwe i trzeba im powiedzieć. W Polsce nie możesz uprawiać seksu z kimś ze swoim bezpośrednim przodkiem albo descendant, to jest dzieckiem. Aha, czyli z siostrą możesz. Nie możesz z pełnym, pół albo przybranym rodzeństwem. Nie możesz z przybranym rodzeństwem? Niby dlaczego? Przecież z przybranym rodzeństwem... A nie, dobra, bo macie... Nie no, czekaj. Jeśli ktoś jest... Masz wspólnego ojca, to wtedy jest half-sibling. A jeśli to jest step-sibling, to znaczy, że jest z innego małżeństwa twojego rodzica. Tak jakby całkowicie jest niespokrewniony wtedy. Bardzo dziwne. Rodzeństwo to rodzeństwo, mówi Dorian. So you can't have sex with a stepladder. Kuzyn jest okej, czy nie? To zależy od stopnia pokrewieństwa, w sensie... Do jakiegoś tam stopnia? Mam kuzynkę i kuzyna, którzy się pobrali. I są wystarczająco daleko od siebie, żeby to nie było dziwne. Nie, Dorian, jest dla mnie po prostu dziwne. Właśnie ich wsypałeś. Nie, oni są, no przecież są legalnie zarejestrowanym małżeństwem, nie byliby, gdyby było to nielegalne. Dorian, to nie jest tak, że jest zawód, po prostu jestem zdziwiony, że jeśli masz rodzeństwo, które jest niespokrewnione z tobą, ponieważ twoja mama, jesteś synem swojej mamy i ona wyszła za kolesia, który ma z innego małżeństwa dziecko. I ty nie możesz teraz z tą dziewczyną pójść do łóżka. Jesteś w kraju, gdzie to jest legalne, jak powiedzmy Belgia, tak? Ty powiedziałeś? No. I pojedziesz do Ameryki. To aresztują ciebie, czy nie? Aha, ale już jesteś małżeństwem? Na przykład. Damn, dude, to jest już taka incepcja. Weszliśmy głęboko. Potrzebujemy porady prawnej. Gdzie jest Bartek Zakrzewski, kiedy go potrzeba? Ach. Za dużo porno, mówi Dorian. Nie, to nie jest tak, że mnie podnieca to. Po prostu jestem zdziwiony, bo wydawało mi się, że jest to tylko ochrona dzieci, więc nie ma znaczenia, czy wiesz, twój stosunek prawny do tej osoby, pod warunkiem, że nie jesteście związani krwią. A myślę, miłość że to idea miłość. Jest, myślę, że idea jest, żeby
że idea tego prawa jest taka, żeby... Nie wiem, żeby to w jakiś sposób limitować trochę, nie? No żeby tak, nie tworzyć dziur. Ale musisz mieć jakby powód sensowny, naukowy powód, dlaczego te osoby nie powinny być ze sobą. No masz legalny powód. Okej. Okay. Dobra, co piłka? Piłka! Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose. Dave pisze, a propos ostatniego odcinka, po oddaniu krwi dostajesz czekoladę jako ekwiwalent kaloryczny, bo apparently te 4000 kilokalorii to mniej więcej tyle, ile jest potrzebne potem do odtworzenia tej krwi. Czyli dają ci czekoladę, ponieważ jest to najłatwiejszy, najbardziej kompaktowy sposób przekazania ci tych kalorii. Z powrotem, nice. Bo jest w tabliczkach, a ryż z kurczakiem musieliby, wiesz, pakować świeżo. Ryż z kurczakiem. Ja potrzebuję zamówić jedzenie, jestem tak głodny już. Jeśli zamówię je teraz, to przyjdzie, kiedy... Jak dojdziemy do aftershow, to zamówimy sobie jedzenie, żeby... Bo już będziemy w luźniejszej części podcastu. Dobra, Barabaszek pisze, Koko, mówiłeś kiedyś o dentystce obsługującej twoje zęby, jak boli TF1. Przyjmuję we Wrocławiu? Mógłbyś podzielić się. Mogę, to znaczy... Nie wiem, czy będę mówił jej nazwisko, bo to może będzie dziwne, nie wiem. Ale jest moja znajoma generalnie. Ona przyjmuje na Kiełczowie, także musiałbyś mieć albo mieszkać pod Wrocławiem na północy, albo mieć samochód, bo tam jest ciężko dojechać chyba tak poza tym. I gabinet... Jeśli nie chcesz, to może na... Może na... Jeżeli nie chcesz mówić, to może powiedz w privie. No ale mogę powiedzieć chyba nazwę zakładu? Czy powinienem zapłacić za to? Nie, dawaj. Dentika Kiełczów się nazywa zakład i co? Chyba robią dobrze. A także mam nadzieję, jeśli nas słuchają, że mogę liczyć na rabat następnym razem, bo ukruszył mi się jeden z zębów, będę musiał pójść. Zęby są odjechane, stary. Ja powiem ci, że byłem teraz w Warszawie i ceny w Warszawie są w ogóle odjechane niektórych rzeczy. Generalnie to, co we Wrocławiu jest, to w Warszawie jest dwa razy droższe. Wow, no to nieźle. Dwa razy i to nie jest, no na przykład fryzjer, nie? W Wrocławiu możesz się ostrzyć za powiedzmy 5 dych już bardzo zajebiście. W Warszawie ceny zaczynają się od 80 do 100. I z zębami tak samo. Wydaje mi się, że zapłaciłem dwa razy więcej, jak byłem dwa razy u tego. Masakra. A ty masz dużo przygód zębowych generalnie. To jesteś, twoja twarz jest jak kąpka na obrażenia. Trochę tak jest. Lubisz, żeby twoja twarz opowiadała historię, dokładnie. Która wyprawiła statki w morze. Tak. Chodźmy w aftershow. And I'm what some people call mentally retarded. Jesteśmy. Możemy się wyluzować. To jest część podcastu, przy której teoretycznie możecie wyłączyć podcast, ponieważ nie będzie już żadnych newsów, ale nikt tego nie robi, ponieważ z jakiegoś powodu nie cenią swojego twarzu. Swojego czasu, swojej twarzy. To ja, to zapomniałeś. Czy ja chcę zjeść KFC dzisiaj, Mateusz? Konrad, tak? Skończmy to i kończmy to. Ale jak zamówimy jedzenie teraz, to będzie akurat jak skończymy. Konrad. Tak, okej, okay, już. Kończmy to. Czy pomyliłeś kiedyś reżyserów i z tego powodu zobaczyłeś film, który okazał się niezły? Reżyserów? Tak, czy obejrzałeś film z powodu reżysera, po czym okazało się, że pomyliłeś reżyserów, ponieważ mają tak samo, mają pierwszą literę taką samą? Chyba nie, ponieważ nie. Ja pomyliłem Spike'a Jones, czyli twórcę Her, ze Spike'em Lee, który stworzył film Black Klansman. Tak, ja byłem w kinie na Black Klansmanie, Ola zasnęła. No, nie wiem, czy się dziwię tak bardzo jej, w sensie... Zdziwiłem się bardzo tym filmem. Spodziewałem się troszeczkę czegoś innego. Spodziewałem się, że będzie to trochę bardziej komedia. Może nie komedia jako gatunek filmowy, co film, który zawiera więcej humoru z powodu tych absurdów, które odstawiają się na ekranie. Bo jest to film, którego widziałeś, o czarnym policjancie, który jest pierwszym czarnym policjantem w swoim mieście, który dostaje się do wywiadu. I w jakiś sposób, znaczy bardzo łatwy sposób, nawiązuje kontakt z Ku Klux Klanem i jako, że sam nie może dołączyć do Ku Klux Klanu, żeby być człowiekiem jakby pod przykrywką, to współpracuje z białym policjantem, granym przez Adama Drivera. Najlepszym punkt filmu chyba. Nie no, nie powinienem tak mówić. Żeby tamten dostał się za niego. Także czarny gada przez telefon z Ku Klux Klanem, a biały udaje go
w spotkaniach osobistych. Jest to film na motywach prawdziwych, bazowany na książce wspomnieniach faktycznego policjanta. I co? Jest całkiem niezły, jest troszeczkę nieskładny jest niezły, czasami. Nie? Jest troszeczkę czasami nieskładny i nie wiedziałem, czy sytuacje dla mnie są durne, bo nie znam systemu policyjnego w Ameryce, czy jest to po prostu dziwna adaptacja z książki, która pomija jakieś rzeczy. Ale jest niezły. Jest bardzo ładnie nakręcony na pewno. Atrakcyjny film. Tak, jest okej, okay, nie? Jest okej. Okay. Jest okej, okay, ale czy wiesz, czy ja bym, bo ja słyszałem o nim bardzo dużo pozytywnych rzeczy w różnych podcastach filmowych. Nie, no ja pamiętam, że jak wyszedłem z tego, to byłem taki... Okej, okay. Ola na przykład miała hejt trochę, nie? Mhm. Nie wiem, ale czy Ola ja bym w ogóle go nie lubi czarnych polecił. W filmie. Jest okej. Okay. Jeśli ktoś jest zainteresowany tematem policja czarni i nie zadowoliło go Watchmen, to myślę, że ten film jest spoko i jest trochę bardziej realny, bo jest na faktycznych wydarzeniach oparty. Jest okej. Okay. Druga rzecz, której chciałem powiedzieć, to że Primal, serial animowany Gendiego Tartakowskiego, który zrobił po Samuraju Jacku, okazuje się, że wyszedł rok temu i ja nie wiedziałem. Także ja zamierzam go zobaczyć w weekend i już go mam, więc tyle. Chciałbym ci powiedzieć, ponieważ podejrzewam, że będziesz zainteresowany. Kurwa, on wygląda odjechanie, bo widzę jakiś... No, wygląda brutalnie bardzo, nie? Wygląda mega. Bele mówi, że widział jakieś odcinki, że jest bardzo dobry, także najwyraźniej, kurwa, jest ekstra serial do zobaczenia i ma 5 odcinków, czy 6? Nice. Dorian mówi, że sporo dziś czarnych żartów. No, nie wiem, no jesteśmy equal opportunity offenders. Ej, mówiliśmy przed chwilą o tym, że biały został postrzelony i nikogo to nie obchodzi. Właśnie, widzisz, obraziliśmy biały. Ja obraziłem siebie parę razy dzisiaj. Tak, ja obraziłem się. Na was. Super motywy w tym Premalu mówisz. Ja z kolei widziałem parę wyjebanych filmów. Jest taki kolej. Mogłem zrobić teoretycznie to, co ty. No. Oglądałem film Andersona, no. Ale nie Wesa Andersona, tylko Petera Andersona, który zrobił parę wyjebanych filmów. Jednym z tych filmów jest There Will Be Blood. I to jest z... To jest jakiś oscarowy film. To jest odjechany w film. Film opowiada o kolesiu, który... Sorry, Paul Thomas Anderson się nazywa. Mhm. I generalnie opowiada historię takiego oilowego tajkuna, kolesia, który na przełomie 1800-1900 zaczyna otwierać swój przemysł ropny. Mhm. I film jest wyjebany w kosmos, bo jest po pierwsze zajebiście piękny i zrobiony. W sensie masz tą ropę, która trochę skaza wszystko. Nie? I on, który próbuje po prostu zrobić... No, otwiera przemysł, nie? Jest to też w takiej sytuacji, gdzie ludzie po prostu umierają, wydobywając to, nie? Tak. Bo mają wyjebane na bezpieczeństwo czy cokolwiek, więc odjechanie to wygląda. I... ekstra jest. No i cały film opowiada trochę o tym, a z drugiej strony masz Paul Dano bodajże, to jest taki, gra tam Daniel Day-Lewis, a z drugiej strony jest Paul Dano, który jest takim młodym księdzem. No i który ma taki dar krasomóstwa i wiesz, prawie robi cuda tam na tej wioseczce. No i trochę z jednej strony masz taki motyw chciwość kontra religia, bogobojność kontra przedsiębiorczość. Odjechany jest ten film. Jest jednym z ciekawszych filmów, jakie widziałem ostatnio. No, słyszałem o nim dobre rzeczy i... No i to jest właśnie oscarowy film sprzed paru lat. Znaczy, no wiesz, teraz już pewnie sprzed wielu. Pewnie jest 10 albo 15 już. Ale no, słyszałem, że jest dobry. Polecam, żeby go zobaczyć. To nie jest komedia raczej, nie? Polecam. To jest taki dramat, ale on jest odjechany po prostu. Jest bardzo dobry na wielu poziomach. Mm. Jest muzyka bardzo dobrze dobrana.
jest świetnie prowadzona fabuła, wkręca ciebie, aktorzy, którzy właśnie grają, są ekstra. No po prostu polecam. Sama historia trochę pokazuje ci taki... Kurwa, nie wiem, nawet nie wiem, czy powiedzieć moralne zepsucie. Pokazuje ci trochę, jakie są koszta dążenia do celu i dlaczego niektórzy dochodzą do celów, inni nie trochę. Jaką część swojego humanity musisz odrzucić, żeby osiągnąć cele? Trochę tak, no trochę. To pytanie jest właśnie trochę o duszę, nie? Tak chyba najbardziej. A no tak, no bo jest cały wątek księdza przecież, także pewnie jest to duży temat. Jest to duży temat, ten ksiądz też nie jest 100% jasny, czysty, nie? Więc na przykład ich rozmowy są odjechane, bo trochę nigdy nie wiesz, jakby... To nie jest tak, że jeden mówi prawdę, każdy mówi, oni mówią nawzajem przeciwko sobie i każdy po prostu ubiera fakty w coś, w słowa, które najlepiej pchają do przodu jego własną agendę. Więc odjechane to jest, super się to, super co robi i są takie dwie czy trzy sceny, jak oni mówią nawzajem do siebie. Żadny nie słucha drugiego i każdy ma trochę rację, nie? Bomba to jest po prostu. Ale powinienem go sobie zapisać na taki wieczór, jak będziemy chcieli zobaczyć mocny film. Taki, wiesz. To jest fajny film. No i teraz jest jeszcze parę fajnych rzeczy. Ten Paul Thomas Anderson jest bardzo fajnym kolesiem. Zrobił parę filmów ciekawych. Jednym, nie wiem, Magnolia może widziałeś? Nie. To kojarzy nazwę? Tak. Nie Stalowe Magnolia też... albo coś. Heart 8, ale ja tego nie widziałem z kolei, może to będzie ciekawe. Master? Może widziałeś? Chyba nie. To jest z kolei o Scientologii z tym Joaquinem Phoenixem. O. Też wyjebany film. On ma niesamowity sposób opowiadania filmów. No jest cały czas jesteś wkręcony. Mhm. A, to jest w ogóle jeden z tych reżyserów, którzy robią też muzyczne wideo, jak Spike Jonze właśnie. To może być ciekawy koleś. No, on jest niesamowicie to działa, nie? Niesamowicie to działa i niesamowicie prowadzi tą narrację. Innym takim filmem trochę lżejszym jest Boogie Nights z 97 roku, gdzie gra właśnie tam Mark Wahlberg i parę innych gwiazd. To nie jest jeden z tych filmów, które wypromowały Wahlberga w ogóle jako aktora? On tam gra kolesia z wielkim kutasem, który trafia do branży porno w latach 70. Właśnie widzę, jest podany w spisie aktorów Eddie Adams / Dirk Diggler. Tak, bo to jest jego polskie, to jest jego porno imię. Tak. I właśnie gadaliśmy z Olą o tym, jakie jest twoje porno imię, nie? Ja mam wymyślone swoje. Jakie jest twoje porno imię? Dosko Anale. Jestem gotowy, stary. Jeśli przyjdzie dla mnie szansa, to jestem przygotowany. A, ja miałem jakieś, ale już zdążyłem zapomnieć. Jak? Długi Daniel. Oh, long down sound. Tak, no... ciekawy bardzo motyw. Okay, give me more. Ciekawy bardzo motyw, no i super, super opowiada w ogóle. Super opowiada to. Widzę, że to był też debiut aktorski Marka Wahlberga. No właśnie tak myślałem, że to jest ten on film. On był wcześniej hip-hopowym takim ziomekiem jakimś. No, jakimś... Z ksywą Marki Mark. Tak, tak, dokładnie tak. Tylko co dokładnie robił, ja nie wiem, czy on był faktycznym hip-hopowcem, czy on był jednym z tych kolesi, którzy robią salta za głównym wokalistą. Był Marki Mark, Scotty G, Hector Barros, aka Hector the Booty Inspector. Może, że wiek teraz jest. Wygląda Hector the Booty Inspector. Bo nie pewnie, że wygląda super. Dobra, dobra. Co jeszcze? Widzę, że masz jeszcze dwa filmy.
No, Boogie Nights mi się mega mi się podobało. No i co? True Detective, przeskoczyliśmy drugi sezon i zobaczyliśmy parę odcinków trzeciego i jest ekstra. Tak? Warto odjechany to zrobić? No to jest ten motyw Cthulhu, gdzie masz trochę dziwne rzeczy, które się dzieją, bo jedynka bardzo mocno bazowała na tym, nie? No na motywach Cthulhu. Na takich klimatach, tak. Tak, no więc oni tutaj zaczynają ci wprowadzać bohatera głównego, który ma... Historia oczywiście toczy się na trzech planach. W przeszłości, jakby w mniejszej przeszłości i w teraźniejszości, nie? Generalnie, kiedy jest już stary. I... czyli w trakcie, kiedy została wykonana zbrodnia, 10 lat później i tam kolejne lat, 10 czy tam 20 lat później, coś takiego. I pokazuje ci bohatera, który ma trochę problemy z pamięcią. Więc jakby motyw poczytalności jest tutaj mocno poruszany. Bardzo mi się podoba. To brzmi dobrze, bardzo mi to poleciłeś i tak jakby wszyscy, dużo osób mam wrażenie, tak jak ja, porzuciło ten serial słysząc, że drugi sezon jest słaby, to dobrze usłyszeć, że trzeci jakby wraca do my zobaczyliśmy chyba jeden albo dwa odcinki drugiego i stwierdziliśmy, że zostawiamy to, bo za dużo postaci, za dużo jakichś takich, rozłożenie się trochę tego, za bardzo się to rozwarstwiło. Mhm. Znaczy nie, no to jest, ogólna opinia jest taka, że nie jest spoko drugi sezon, że nie warto poświęcać czasu. No ale trójeczka naprawdę nieźle nie wróciła do łask, nie? Trochę znowu zmienili zakres, dali mniejszą historię, która się trochę, nie w porównaniu z dwójką, która się trochę inaczej rozkręca, no i bardzo mocno pokazują ci ten wątek poczytalności, nie? Bardzo dobrze. Ekstra. Kurwa, muszę sobie zapisać te rzeczy. To nie jest tak, że ta lista kiedykolwiek się zmienia. I cały czas jest jakaś tajemnica, która trochę gdzieś w tle idzie, więc jesteś zajarany, bo interesuje cię, jak to się rozwiąże. No i co? Jeszcze z takich filmów. Nie wiem, czy kojarzysz Paula Dano. To jest właśnie, on grał w tym There Will Be Blood, a to jest koleś, który grał też w Człowiek Scyzoryk, w Little Miss Sunshine. Bardzo ciekawy Paul koleś. Dane. O! Znam jego twarz. Wygląda jak Urpi. Bez brody. Trochę tak. Nie chcę obrażać jego ani Urbiego, ale przypomina mi go czasami. Jest parę ciekawych filmów. Ja pamiętam, że był film Ruby Sparks, który opowiada trochę o kolesiu, który sobie wypisuje dziewczynę. On tam też grał. Wypisuje ją z czego? Z harcerzy? Jest pisarzem, więc pisuje sobie idealną dziewczynę, no i ona przywołuje ją do życia. I trochę okazuje się, że może ją w pełni kontrolować tym, co pisząc, za tym, co pisze. I zaczyna się trochę, wiesz... To jest taka komedia, dramat, trochę jakiś taki ten. Bardzo ciekawy film. Okej. Ruby Sparks. Też mogę polecić. Ale sam Paul Dano właśnie zrobił swój debiut reżyserski, którym jest właśnie Wildlife. I to jest też ciekawy film. Taki bardzo spokojny. Opowiada o... Kurczę... O dzikim zwierzęciu? Nie, on tak jest, to jest takie rozliczenie rodzinne trochę. To są... Z Jake'em Gyllenhaalem. Lata. Tak, tak. Jake Gyllenhaal i ta babeczka z... Jak ona się nazywa? Kerry Mulligan bodajże. Więc to jest jakaś tam niedaleka przeszłość, typu lata 90, coś takiego. Mhm. 80, 90. No i... to, co tutaj się dzieje, to... Ojciec zostawia rodzinę na chwilę, biorąc pracę trochę niebezpieczną, no i to jest takie rozliczenie trochę tego chłopca, który musi ogarnąć matkę, która sobie trochę nie radzi w tym. To jest chyba taki najlepszy spoiler. Generalnie jest to taki obraz trochę... bardzo ciekawe jest to, bo żadna z tych postaci nie jest tutaj czarno-biała. Wszyscy po prostu są. Jest to takie bardzo świeże spojrzenie na jakieś takie i takie bardzo wyważone spojrzenie na na problemy rodzinne, nie? I na sytuację rodzinną. Nie chcę oceniać ludzi po twarzach, ale Kerry Mulligan wygląda dla mnie zawsze, jakby była bita w związku i robiła dobrą minę do złej gry. No to wygląda, to jest jej, wiesz, to jest jej as. To jest jej tight cast.
Jakby była, jakby cierpiała w sytuacji życiowej, w której się znalazła, ale starała się patrzeć pozytywnie. Ma coś, ma w sobie coś takiego. Bardzo ciekawe, no ja mówię, myślę, że bardzo ciekawie, ciekawy film jednocześnie. Wszystkie te trzy postacie, ojca, matki i syna, są fajnie zrysowane i jeżeli trochę chcesz się pobabrać w takich rodzinnych klimatach i takim, myślę, że to jest ciekawy film, bo jest to takie jakieś rozliczenie. Okej, rozumiem. Jest pewnie, można z niego dużo wyciągnąć. I to tyle. Co, zostało, zamykając sytuację, stary tryptyk, jak powiedziałeś, jak zapytałem, czy mam powiedzieć coś o Horizon Zero Dawn. Tak, to powiedz, chcę usłyszeć, co myślisz finalnie o tej grze. Skończyłeś ją? Zostały mi chyba ostatni quest, czy coś takiego, i jestem zajarany strasznie. O. Fabuła jest odjechana, jakby sam pomysł tego świata i tak dalej jest bardzo spójny. Nie sądziłem, że jest możliwe do zrobienia, kiedy walczysz z mechanicznymi dinozaurami robotycznymi jako Indianin, ale jest. Jest zajebiście wytłumaczone. Wszystko jest mega spójne i sama historia jest bardzo ciekawa, zarówno tej głównej bohaterki, jak i całego świata. Więc no super, ten świat po prostu jest bardzo fajnie stworzony i gra mi się wydaje bardzo kompletna, rzekłbym nawet, że czasami bardziej kompletna od, nie wiem, jakiegoś Wiedźmina czy coś takiego, który jest trochę bardziej, wiesz, rozlazły. Mhm. W sensie porusza bardzo dużo wątków, a tutaj masz jednak wszystko w bardzo takie skompresowane. Jasne, jasne. No, no kurde, fajnie, ja bardzo bym chciał zagrać w tą grę. A co myślisz o tym, że, znaczy mam ją też, także planuję. Co myślisz o tym, że robią dwójkę? Nie wiem, kto jest bohaterem dwójki, czy to jest dalej o tej samej postaci, czy nie? Ale jeśli mówisz, że świat jest dobrze napisany, to prawdopodobnie jest tam miejsce na kolejną historię, tam jest, nie? Tam jest bardzo dużo miejsca na kolejną historię, tam jest bardzo dużo miejsca na historie różne, same DLC oni zostawili, jakby bardzo, bardzo dobrze jest to rozpisane, jakby wszystko jest tak zaprojektowane, żeby było miejsce na wszystko. Spoko, czyli nawet wrócisz chętnie kiedyś do tego świata. Tak, tak. Tylko nie wiem, co będzie wtedy taką głównym motywem napędowym, nie? Bo jednak dowiedzenie się, skąd się ten świat wziął, jest ciekawe. Ale jeżeli już będziesz wiedzieć, no to co będzie tym motywem? A, że jest to jeden z takich, jedna z tajemnic gry, to jest właśnie to i co cię pędzi naprzód, tak? Tak, właśnie to rozwiązujesz. I trochę jak już to zrobisz, no to trochę znika cała tajemnica, więc... Nie wiem. Taką zaletą, ale też wadą tej gry jest to, że tam w niej nie ma za bardzo wyborów, na przykład w porównaniu z Wiedźminem, nie? Czy coś takiego, więc trochę odkrywasz historię i tyle, i jesteś widzem, nie? Ta historia nie potoczy się inaczej. Z drugiej strony jest to całkiem fajny zabieg, no bo nie wrzuca cię tak jak Wiedźmin w jakieś niesamowite rozkminy moralne, które potem i tak się źle kończą. Jasne. Znaczy no, ja nie zawsze to jest wadą dla mnie, że gra nie daje ci możliwości wyboru. W sensie potrafię podejść do gry jak do filmu, który... No o tym mówię, że jest to wada i zaleta jednocześnie. To znaczy trochę to spłyca grę, ale też spłyca to grę. No grasz w grę. Ale nie? To też trochę zależy od tego dla mnie, jaki to jest gatunek gry, bo w RPG-u czuję, że powinieneś mieć wpływ na to, bo tworzysz własną postać, a w grze akcji myślę, że gra ma prawo opowiedzieć ci własną historię, nie dawać ci żadnego wpływu na to, jak się toczy. No trochę tak, więc... Więc jest to bardzo, jest to ciekawe. No, na pewno jest to fajnie, że te całe zasoby, które mogliby stworzyć na różne jakieś alternatywne questy i tak dalej, wrzucili w dopracowanie tej głównej historii. Dobrze, czyli dajesz okejkę. Ciągle jest dla mnie niesamowite to, że generalnie gra ci daje bardzo dużo możliwości rozwiązania różnych konfliktów, od zastawiania pułapek i tak dalej, i bardzo mocno nagradza to, że przygotujesz się odpowiednio do walki, założysz odpowiednią tam zbroję, trochę Wiedźmina tutaj jest w tym, że jeżeli postudiujesz słabe strony tych maszyn, to jesteś w stanie je obalić. Czy to znaczy, że w grze mogę zmieniać ciuszki głównej postaci? Tak. O, no muszę ją zagrać teraz, jak najszybciej. Horizon Zero Dawn Costumes. Uwielbiam grać główną postacią dziewczyną i zmieniać jej ciuszki. No nie, są super.
Koniec, będę grał. Ja mam jedną grę, którą no chciałbym w zasadzie polecić. To jest zaskakujące dla mnie, bo nie... to jest taka sytuacja, kiedy próbujesz gry, ponieważ masz ją za darmo w jakiś sposób i słyszałeś od niej, o niej jakieś pozytywne rzeczy i nie spodziewasz się absolutnie niczego i dostajesz o wiele, wiele więcej niż się spodziewałeś i dostajesz tak naprawdę spoko grę. Mówię o The Surge 2. Spróbowałem jej dlatego, że wykupiłem sobie Xbox Game Pass za 2 dychy miesięcznie i zobaczyłem, że ta gra tam jest. I coś o niej słyszałem, plus grałem w jedynkę, która była bardzo średnim Souls-like'iem osadzonym w przyszłości. Dwójka to jest tak naprawdę bardzo podobny motyw jak jedynka. Jesteś osobą w świecie, gdzie istnieją egzoszkielety, wszyscy te egzoszkielety noszą i dochodzi do jakiegoś chaotycznego wydarzenia, który zaburza to, co się dzieje w mieście i jest po prostu chaos, wszyscy walczą z każdym. Dzieją się pojebane rzeczy. Cała gra jest oparta na systemie odcinania ludziom rąk albo nóg albo głów, żeby zbierać części do upgrade'owania swojego egzoszkieletu. Masz mnóstwo rodzajów zbroi, masz mnóstwo rodzajów broni, możesz mieszać jedne z drugimi, jest szaleństwo. I ta dwójka jest świetna. Jest po prostu tak, jakby ktoś wziął jedynkę, spisał wszystko, co było w niej słabe, spisał sugestie graczy, wybrał te rzeczy, które pasują do siebie i zrobił drugą część, która jest lepsza w absolutnie każdym miejscu. Nice. Jest jakby... Nie masz wrażenia, że grasz w grę, która zrewolucjonizuje świat, ale bawisz się naprawdę dobrze i nie mogłem przestać grać w tą grę. Nie skończyłem jej jeszcze, na pewno ją skończę i jest naprawdę fajnie. Jestem zaskoczony cały czas, stary. Od zeszłego tygodnia jestem zaskoczony tą grą. Czasami na coś takiego trafiasz i nie możesz się oderwać. Tak. Takie zrobienie. Ja pamiętam, że chyba Lords of the Fallen czy coś takiego też zrobiło na mnie takie jakieś ciekawe wrażenie. Lords of the Fallen było naprawdę spoko grą. The Surge pierwszy był... nie był wystarczająco dobry, żeby być na tym samym poziomie, moim zdaniem, co Lords of the Fallen. A dwójka jest naprawdę dobra. To nie jest taka gra, którą bym ci polecił, gdyby kosztowała 100 ileś tam złotych, ale jeśli masz ją za darmo do spróbowania, znaczy w ramach czegoś, albo znajdziesz ją na jakiejś promocji, to naprawdę jest naprawdę spoko. Nice. Zwłaszcza jak nie masz w co grać. Nic! Co robimy? Kończymy. Tak, to jest koniec. Cześć, możecie iść do domów. To był 219 odcinek podcastu Inside Baseball i z Warszawy i z Wrocławia mówili do was Konrad Okoński, robotransvestyta. Oraz Mateusz Żerkowski, Horyzont Zero Downa. Cześć, kurwa, czekaj. Bam!